w ostatnim odcinku Road to Gold! Pokonaliśmy Norwegów wraz z Erlingiem Hochlandem. You like schnitzel? I like it a lot. What else do you love to eat? If I speak, I am in big trouble. Poza tym wygraliśmy też mecz z Meksykiem, co nam dało drugie miejsce w grupie i awans do następnej rundy. W następnym meczu zmierzymy się z Niemcami. Ach, Niemcy, Niemcy, Niemcy. Panowie, pamiętam do dziś, jak w 2014 ich rozjechałem. W tym meczu mam zamiar to powtórzyć. Panowie, dziś stoimy u progu bitwy, która wykracza poza zwykły sport. Jako kapitan reprezentacji Polski staję przed wami z wielką dumą i honorem. Nasi przeciwnicy, Niemcy, są godnymi przeciwnikami, ale już nie są tymi Niemcami z parę lat temu. Kto w ogóle u nich gra? Jaki Werner? I play a lot of Fortnite. Albo reszta tych farmerów z Bundesligi. Bez urazy, lewy. Bez urazy. Ostatecznie to nie wynik definiuje nas jako mistrzów. Tylko nasza niezachwiana odwaga, niepokorna wola i niezłomna wiara w siebie. I we mnie, Gołta. Dziś tworzymy historię, panowie. Dziś zapiszemy nasze nazwiska w annałach futbolowej chwały. Polska, Niemcy. Zaczynamy. Spokojnie. Tylko spokojnie, lewy. Tutaj. Nice. Zielu tutaj. Do mnie. Milinio! Ty zaczął! Koncentracja. Koncentracja, panowie. Pełna koncentracja. Ręka była. Karny. Tylko nie Fortnite'owiec. Fortnite? Bro. Szczęsny, masz go! Jest! 0-0. Trzeba było nie grać w tyle Fortnite'a. I teraz kontra. Cak! Skora. Uwaga, uwaga! Co? Co to w ogóle było? O mój Boże! Dobra, nic się stało. Mieliśmy przy ulicę. Trybluje. O! Pierwszy! Biega pole karne! Fuck! Do tej pory ani jednej sytuacji nie mogliśmy sobie skreować. Przykre. Bardzo przykre. Znowu ręka! I znowu karny! Nie no. Fortnite'owiec nie trafi. Nie trafi! Milik na skrzydle. Do Piotrusia! Piotr, zaczekaj! Uha! Ale agresywni są! Bro! O, moja! Nie. Co się tak cieszysz? I tak przegracie. Do mnie. Na główkę. Do Gołta! Lewandowski! I gol! Arkadiusz Milik! 30 minut do końca. 30 minut jeszcze. Ankara Milik. Imens Milik. Ankara Milik. Gol! Dalej go w trójce. Milik. Biega pole karne jeszcze raz. Dogrywka. Tutaj. Nice. Milik, lewa noga. Na zielonym. O, może wpadnie? O! Nie. Wow. Sane przy ulicy. Dribluje. Biega przez nastkę. Podaje. Nie. Naprawdę, tak daleko zaszliśmy. Tylko żeby na końcu przegrać przeciwko Niemcom? Ten gol też tak dziwnie wyglądał. Bro! This thing is trash! Bro! Dobra, nic nie stało, panowie. Wszystko w naszych rękach. Wszystko w rękach Gołta! Spokojnie, panowie. Już nie jeden raz musiałem gonić wyniki. Mieli twojego polkarnia? Tutaj! Prawie. To może z różnego. Tutaj, Piotrusiu, tutaj! Do mnie! Czekajcie. Ter Stegen wie dokładnie, jak strzelam. To dokładnie z nim trenuję w Barcelonie. Fuck. Nie pomyślałem o tym. Ale jego słabość jest mi znana. Ja też znam jego słabe punkty. Dobra. Do mnie, Zielu. Bro. Co ty wyrabiasz? Tutaj. Brawo. Milidzi nie zysadzą. Gol. Go. Co? No co? Zrób coś przeciwko temu. Zrób coś. Nic nie zrobisz. Masz go. Dobra. Karne, panowie. To jest ten moment, na który wszyscy czekaliśmy. Te rzuty karne to nasza szansa na przejście do historii. Arkadiusz Gołt Milik będzie wykonywał pierwszego karnego w tej serii. Czekajcie.
Musimy sprowadzić Ter Stegena, tego konfidenta, z powrotem na ziemię. Panienka, i leżysz! Why you bully me? Maszko, Maszko, Wojtuś. Jest! Pełno koncentracja, Mateusz. Brawo, 2-0! Przeszczelisz, przeszczelisz. Szkora. Dajesz, Kownaś. Dajesz! Nie! 6 musisz mieć. Proszę! 2-2. Żurek, easy. To łatwizna! Jest! Müller, on nie trafi. Lewy zawsze za niego strzelał. Super! Jeśli trafimy, wygramy. Ter Stegen przeciwko Frankowskiemu. Ruszył! Jest! Brawo! Brawo, panowie! Jesteśmy na samej rundzie! W ćwierćfinale zmierzymy się z Portugalią. Arkadiusz Gołd Milik przeciwko Pena... Czekaj, co? Przeciwko Pe... Nie ma Ronaldo! No! Łatwiej dla nas. Wreszcie możemy się zrewanżować za Euro 2016. A tak przy okazji, to kiedy te karne będą powtarzane? Dobra, zróbmy to. Żurek przy piłce, biega w pole karne. Do Gołta na główkę! A szkoda. Disney do mnie! Dzięki! Milidinho! O! Milidinho! Szczera! Nie! Spójrzcie na to. Cak! A! O, mamy ją! Moja! Nie! Nie zgadzam się! To nie był spalony, chcę widzieć powtórkę! Tutaj odbieram mu piłkę, podaję i... Bro! To nie jest spalony! Kolejny raz próbuję FIFA zrobić wszystko, żeby mnie powstrzymać. I żeby Pesi został gołtem. Good boy. Czemu go nikt nie presuje? Ja muszę tu wszystko robić. O, odbiór! Moja! Cak! I leżysz! Ty też chcesz? Cak! Nic nie było, nic. Spokojnie. Brawo! Super odbiór! Do mnie! I teraz Nitro! Biegnij! Biegnij, gołcie! Jeszcze niedaleko! I! Faul! Karnie! 34 minuta meczu. Polska-Portugalia 0-0. Nasz gołd ma szansę objąć prowadzenie dzięki rzutowi karnemu. Ruszył gołd! Gol! Gołd! Brawo, panowie! Tak trzymać! Uwaga, okazja! Biegnij za nim! Fuck! W ostatnich minutach tylko się bronimy. Koncentracja, panowie! André Silva przy piłce, strzela! Wojtuś! Brawo! Milidinho biega na szczydło. Fejkuje! Dalej Milidinho przy piłce! Fuck! Yes! Rzut wolny! Ten mecz obecnie nie układa się po naszej myśli, ale nasz GOAT ma teraz szansę rzutu wolnego. Jak na pewno wiecie, rzuty wolne to nasza specjalność. 33 yardów, może odrobinę za daleko, ale dla Gołta to żaden problem. Ruszył. I... Fuck! Zaczekaj! Czekaj, Disney! Zaczekaj na mnie! Brawo! Milik w jego polkane! Nikomu nie udaje się odebrać publiki! Szczera! Bro, to byłby gol! Dla kogo grasz? 90 minuta! Polska z kontrą! Milik przy piłce! Podaje do lewego! Lewandowski! Do Milika! Dystansuj! Nie! Ale różnego mamy. Okej, nic się nie stało. Dalej Polska przy piłce! Milik! Nikt to nie kryje! Dystansuj! Gol! Gol! W półfinale Mistrzostw Świata zmierzymy się z Włochami. Dobra, let's go, panowie! Fake shot, overstepery, Milik, z dystansu! Farta miałeś. Oddaję nasza! Zielu tutaj! Jeszcze raz! Piotrz tutaj! Wiesz dokładnie, kto jest gołtem! O! Co za szef! Zlatan style! Włosi z przerzutem na drugą stronę. Smerf do Verratiego. Verratti do Barelli. Chiesa nie! O, ciężko będzie. Tutaj. Brawo. Faul! Yo! Nie! Nasz gołd jest kontuzowany. SOS! SOS! Wiedziałem, że nadejdzie czas, kiedy będą próbowali grać nieuczciwie. Wiedziałem.
ale na ten moment jakoś idzie. Jest wszystko okej. Albo nie. Co? Odbierzcie mu piłkę, proszę was. Wygracie jak baby. Bro! 3-1. Dobra, nic się stało. Mamy jeszcze 45 minut przed nami. O, ale dziura! Spróbuj jeszcze raz mi sfollowować. Spróbuj jeszcze raz! O, nikt nie zdołał odebrać mi piłki! Mieli w jego polkarnie! Pierwsza połowa 3-1. Nie no, muszę grać w defensywie. Inaczej przegramy. O moja! Lewy, widzicie? Lewy na główkę! Masz ją! Masz ją! Jest! Jemy tutaj! O! Lewy dziura! Okazja dla Kołta! Fake shot! Gol! 3-2! Uwaga! Nie! Blisko było! Ten wchodzi? Lewy! Ha! Panie sędzio, trener się pomylił! Trener się pomylił! Nie mamy już długo czasu, panowie! Lewy zaległo! Biegnij! No pro! Ostatnia minuta meczu! Teraz albo nigdy! Piłka musi wpaść! Inaczej Messi zostanie gołtem! Ronaldo chop! Nie! Nie no... Presujcie go! Presujcie Smefa! Mamy! Nasza! Milidinho! Bieg w pole karne! Trybuje! Nie! Tu! Strzelaj! Nie! Przegraliśmy! No cóż... Messi... Tutaj! Ziemiu! Jest! Jest! Dziękuję ci, Piotrusiu! To dzięki tobie! Dogrywka, tak? Dobra. Bro, co wy robicie tutaj? Musimy gole strzelić! Cesarzu! Pobrzeczka! Piłka na lewo w grze! Dawaj! Gol! Mamy to! Nie ma szansy, że to przegramy! Ostatnie sekundy, panowie! Pełna defensywa! Wszyscy biegną do defensywy! I wyją! Finał! Mamy to! W finale Mistrzostw Świata zmierzymy się z Argentyną! Moi cudowni koledzy z drużyny, to jest to! Finał Mistrzostw Świata, w którym zmierzymy się z Argentyną z Pesim na czele. Zaszliśmy tak daleko, walczyliśmy z każdym wyzwaniem, a teraz stoimy na krawędzi wielkości. To nasza szansa na zapisanie się w historii, na stanie się legendą. Gramy nie tylko dla siebie, gramy dla naszego kraju, naszych rodzin, dla Krychowiaka, Pazdana, Kesha. Tak, wiem, Argentyna ma Messiego, zawodnika o niezwykłym talencie i umiejętnościach. Ale pamiętajmy o jednym. My mamy mnie, Gołta. Dziś nie jesteśmy tylko zespołem. Jesteśmy rodziną. Razem napiszemy nasz własny rozdział w historii futbolu. Wyjdźmy tam, dajmy siebie wszystko i sprawmy, by nasz kraj był z nas dumny. Widzowie, dziś zostaniemy Gołtem wszystkich Gołtów. Let's go! Panowie, chcę od pierwszej minuty widzieć pełne zaangażowanie. Macie mikła? Chcę wyżygać na tym boisku. Tutaj do mnie. Brawo. Mieli linię przy piłce. Stepper rowery drybluje. Faul. Zasrany De Paul. Wiem dokładnie, że cię Krasnel wysłał. Messi? Messi z doszatkowaniem. Uwaga, uwaga. Szesy broni. Moja? O, prawie. Franek tutaj. Ręka. Bierzemy wolnego. 31 yardów. Arkadiusz. Milik. Szansą na prowadzenie. Ruszył Gołt. Jest! 1-0. Kalma, panowie, kalma. Jeszcze mamy 60 minut. Overstepery. Milik. Pierwszy. Milik, Milik, Milik. Drugi. Fake shot. Strzał. A broni bramkarz. Daje nasza akcja. Jest wolny tutaj. Jeszcze raz Milik. Poprzeczka. Wszyscy biegną do defensywy. Bro. Dobra, pomogę ci. Akunie doszutkowuje. Mam ją. Spokojnie, panowie. Argentyna krótko rozgrywa. Odbił przez Gołta. Lewy, widzicie? Biegaj! To rozgrywanie! Nie! Milik drybluje. Faul! Nie! Wiedziałem, że będą próbowali mnie faulować. Po prostu wiedziałem! W
Wstań, proszę cię! Milinio! Please! Jest! Gold wstaje! Drugie podanie na Pesiego. Pesie daje przy ulicy. Dribluje. Podaje. Ocampos. Dybala. Zisasu. Szczęsy mają. Jeszcze 8 minut. Zielu tutaj. Na Milinkę lewy nogę. Znowu poprzeczka. Zielu ma się. Proszę z głowy. Skoro pęki. Gol. Mamy. Mamy to. Co to Pesie? Jak leci? Kto jest gołtem? Nie słyszycie, kto jest gołtem? Kto? Jeszcze mam jedną niespodziankę dla Krasnala z Argentyny. Gin! Dziękuję. Nie ma sprawy. Jesteśmy mistrzem świata! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy! Panie i panowie! Oto gołt! Wszystkich gołtów! Ach, widzowie, moi szanowni geje i elfy, daliśmy radę, zostaliśmy gołtem. Chciałbym wam z całego serca podziękować za ten cały support, za wszystkie lajki, wszystkie komentarze. Naprawdę wielkie, wielkie dzięki. Widzowie, niestety wszystko co dobre kiedyś się kończy. Ale odcinków Road to Goat nigdy za dużo. Dlatego jeśli wbijemy 10 tysięcy lajków, dostarczę wam jeszcze 2 odcinki Road to Goat. Wielkie dzięki za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku. Siema. Ale bądźmy sobie szczerzy, i tak jej nagram. Goat. Goat.